Panom Heroes 2. Jak pamiętacie, ostatnim razem kierowaliśmy polskimi partyzantami. Za dobrze nam to nie szło, jednak tym razem mówię wam, że uda mi się przejść tą misję. Cały czas mi ta Ania ginie. Ania Zielińska. Ale właśnie dziwię się, bo polscy partyzanci nie działali aż tak cicho. Oni już mieli kilka takich dużych akcji, a w ogóle nie ma czegoś takiego tutaj jak... no dobra. Jakie mamy rozkazy? Czas ruszać. Zbudujcie ognisko, to ich ściągnie. To jest chyba najlepszy moment, jaki mogliśmy być. Zabić tych kundli Hitlera. Ruszyć dupy. Dalej. Dalej. Musimy ruszać. Zrozumiano. Czas nagli. Ruszamy dalej. Wale wszystko. Zabić tych kurwy Hitlera. Słuchajcie, słony! Jesteśmy pod ostrzałem! Czas ruszać! Weźcie odwet. Nie przestawać! Atakować! No, dawaj, dawaj. Giną tak samo jak my! Przejmujemy kontrolę nad obszarem. Zabić wszystkich. Jednak nie tacy twardzi, he? Ruszyć dupy. Dalej. Wystrzelać ich! Strzelę po prawej! Partyzanci pod ostrzałem! Otworzyć ogień! Łuczek! Naprzód! Ruchy! Prędko! Zabić wszystkich! Zrozumiano. No, teraz hogla mogla im takiego zrobiłem. Naprzód, ruszamy. Kurczę. Dobrze. Już to kolejny powinien paść teraz. Czas ruszać. Strzelają z broni ręcznej. Ubić Hitlera. Granat! Zająć teren! Ruszamy! Dawaj, dawaj, no do ataku! Teraz już taki twardy nie jesteś, zająć co? Zająć teren! Musimy ruszać! Umieśćcie ładunki. Biegiem. Czas na dni. Co ja zrobiłem? Dalej. Zapomniałem, że to się bardzo długo załadła ten. Wiecznie tu siedzieć nie będę. Ruszamy. Przychodzę go zmienić. Otworzyć ogień. Po prostu zamarzł. Lepiej ruszać w drogę. Podłóżcie ładunki. Dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Podłożony, zajmujemy tutaj. Ja znajdę naszego gadułę.
Pewnie parę rzeczy trzeba będzie sobie wyjaśnić. Obserwujcie okolice z ukrycia. Anka, w pobliżu ukrytych jest kilka sojuszniczych oddziałów. Jeśli trzeba, daj im znak. Ale nie może. No, to też się nie uda. Słucham? Czego wam trzeba? Trzeba ich jak najszybciej zmobilizować i bronić tego terenu. Przed nami zwiadowcy. Zaraz pojawią się kolejni. Załóżcie ładunki, by zaskoczyć zbliżającego się wroga. Zbliżają się do was ciężarówki. Uwaga! Dobra, tak. O, tak będę kontrolować. Kolejni ten... zwiadowcy. Idą z drugiej strony. Załóżcie ładunki. Jest wszystko nałożone. Jakie rozkazy? Ktoś jeszcze? Kurczę. Tam ci odpowiadają ogniem. Słucham? Namierzyć wroga i go zabić. A, jeden dostał. Snajper! Dobry wróg! Może Marcy, razem nie trafi. Jest ich całkiem sporo. Dobrze. Partyzanci awansują. Dobry wróg to martwy wróg. Utrzymać prawą flankę. Pod ostrzałem. Awans. Dali nam awans? Dobre są tutaj te. Czekamy na rozkazy. Rzucem snajper. No, dwa pudła były. Nas. Ruszamy! Ruszać! Wiedz ile sił w nogach. Szybko! Mamy informatora. Teraz musicie nas jakoś stąd wydostać. Ruch oporu w gotowości. Dalej. Musimy ruszać. Mam informację, że w obozie w okolicy przetrzymywani są polscy więźniowie. Szybko! Uwolnijcie więźniów. Przyda się nam... Przepraszam, zaraz do was wrócę. Ale Aniu, to zbyt niebezpieczne. Tutaj prawdopodobnie będzie kat. Mój brat wczoraj wrócił. Nie możemy zostawić swoich. Idziemy! Dopilnujcie, żeby informator dotarł w bezpieczne miejsce. My musimy zabezpieczyć obóz. Partyzanci, naprzód! Jeśli możliwe, nie korzystajcie z głównej drogi. Nie chcemy, żeby wróg nas... Mój brat wczoraj był na grzybach. No dobrze, ale jeśli pojawi się ciężarówka, celuj w kierowcę. Później zajmie się ocalałymi. Ktoś jeszcze? Partyzanci, wyłazić. Jakie rozkazy? Partyzanci, wyruszamy. Biegiem, szybko. Słucham? Partyzanci, ruszać się. Anka, wzdłuż tej ścieżki leży pełno martwych partyzantów. Jakie rozkazy? Wygląda na to, że usiłowali uciec. Pójdźmy tą ścieżką. Pewnie prowadzi do więzienia. Nie możemy tu zostać. Trzeba ruszać. Jakie rozkazy? Naprzód. Ruszamy. Patrzcie, więźniowie, uwolnijcie ich, a zyskamy cennych sojuszników. Więcej ognisk. Tak jak wcześniej, zaskoczcie wroga, gdy zbliży się do ognia. Zabieci w obozie! Oporu! Bez posiłki przez radio! Zrozumiano! Z całą siłą!
siłą! Dobry wróg! Gleba! Gleba! Wstrzymać ogień! W nogę! Jasno. Wystrzelać jej! Nikt się już nie poskłada do kupy! Ruchy! Marsz! Czego wam trzeba? Dobra! Oddział! Zabić nazistowską piechotę! Awansują! Tak! Straciliśmy kolejne oddziały! Kinsyny są z prawej! Otworzyć ogień! Kolejny nazista gryzie piach! Partyzanci! Naprzód! Bez litości dla okupanta! Uwaga na środek! Osłabiają nas! Zabić pieprzonych faszystów! Piechota atakuje! No. Oddział! Zabić nazistowską piechotę! Wymarsz! Jakie rozkazy? Chyba się uda. Uwolnijcie nas. Pomożecie nam? Oni nas zabiją. Pomocy! W gotowości. Partyzanci, naprzód! Dziękujemy, Aniu. Ocaliłaś nas. Może pożyczymy broń od Szwabów i zdołamy ci jakoś pomóc? Dostańcie się do punktu zbornego. O naszej obecności na pewno wiedzą już kolejne oddziały. Jest ich o wiele za dużo! Trzymajcie się cienia i unikajcie starć, ale w razie czego odpowiadajcie ogniem. A gdzie muszę teraz się przebić? Jakie rozkazy? Świeże jednostki na placu boju. Ruszamy. Nie wiem, gdzie jest punkt zborny. A, tu. Do wymarszu. Partyzanci, ruszać się. Przepraszam, zaraz przyjdę do was. Przepraszam was, ale tak jak wam wczoraj mówiłem, moi rodzice z moim bratem byli. Tam ci odpowiadają ognie! Czego wam trzeba? Czas ruszać, towarzyści! Nieprzyjaciel wybił nam kolejny oddział piechoty! Podostrzałem wroga! Coś jeszcze? Partyzanci w gotowości! Partyzanci w ruchy! Marsz! Dobra! Pokażcie im, że się nie boimy. Dobry. Czego wam trzeba? Marsz. Trzeba ruszać! Tak! Czas ruszać! Nie możemy tu zostać. Trzeba ruszać. Mobilizacja partyzantów do walki z piechotą, z pojazdami, Dobra. Jazda. Masz! Dupku. Dobra!
Sierżanci, naprzód! No, tak trochę na siłę. Da, towarzysz! Kontakt z wrogiem! Jakie partyzanci, naprzód! Wszyscy tu dotarliście, a nasz gadatliwy przyjaciel ma się dobrze. Dzięki nam z obozu wroga uciekło wielu polskich żołnierzy. Misja zakończona sukcesem. Wróćmy do towarzysza Pożarskiego. No dobra, zobaczymy, co się teraz stanie. A, to jest ten niemiecki oficer. Pożarski, masz tutaj informatora. Obiecał, że będzie z tobą gadał. A gdzie obiecane zapasy? Potrzebujemy ich w Warszawie. Tutaj, moja droga. Wszystko, czego chciałaś, a nawet więcej. Armia Czerwona wie, jak postępować z przyjaciółmi. No, coś myślałem, że tutaj... Pożarski, coś ty zrobił na miłość boską! Ci Polacy to złodzieje i kapitalistyczne świnie. Po wykurzeniu Niemców zaczęliby atakować nas. A wojna przecież i tak już trwa za długo, prawda? Bez urazy. No coś myślałem, że tak będzie, coś mi nie grało tutaj. Wow. No, kolejny szok z naszej strony. Tego się nie spodziewałem w ogóle. No ja wiem, że to byli Polacy, ale jednak współpraca była między nimi. No niestety tak było w historii, tak było aż do lat 60, dopóki ostatnie jednostki AK nie zrezygnowały z walki. Następne... Misja to jest Cytadela, ale ja już ją rozpocznę następnym razem. Sprawdźmy, co tu mamy. I nasz profil od razu sprawdzimy. Dobra. Dużo refleksji teraz możemy mieć nad tą sytuacją, co się stało. Powiem tak. Przeżyliśmy kolejny raz szok, na początku pierwszy raz, kiedy żołnierze pomogli swojemu dowódcy, teraz, kiedy zastrzelono polskich żołnierzy. Ale gra pokazuje całą prawdę i nie retuszuje niczego. Według plotek została zakazana w Rosji, bo źle pokazuje ich działania podczas II wojny światowej. Prawdy tak i tak każdy prawdę zna, więc jej się nie da ukryć. A teraz żegnam się z wami, więc komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku, który powinien już być niedługo. Cześć!